To były bardzo udane zakupy w sklepie Likwidacja Wyprzedaż. George pomyślał, że tego dnia lepiej już być nie mogło. A może i mogło. W domu towarowym pojawiło się stoisko z ręcznie robionymi czekoladkami. O, nie wiem jak wy, ale ja na pewno nie przejdę obojętnie koło niebieskich czekoladek. Ale nie mogę z tym wejść do sklepu. Piramida jeszcze podkreśla ich różowość, prawda, że tak? Mhm. Próbuję ustawić je w rąb, ale ciągle mi się przewraca. W rąb? Może w końcu mi wyjdzie. Witam was w czekoladkach Czesi. Jestem Czesia. Prosimy o 4 małe pudełka. Świetnie! Moi pierwsi klienci dzisiaj. Nikt nie chciał czekać z próbowaniem czekoladek. Hej, w pudełku George'a są 4, nie 6. Okantowali cię. Możecie wziąć 2 moje. Mnie wystarczy, że spróbuję jednej. To dasz mi pozostałe 3? George uważał, że to nie w porządku, żeby ktoś się poświęcał. Było tylko jedno rozwiązanie. No nie. O, chcesz kupić jeszcze 2? Brakowało 2? Skąd mam wiedzieć, że ich nie zjadłeś? Nie ulega wątpliwości, że nie jadłeś czekoladek i masz bardzo ładne zęby. Wybierz sobie któreś 2. Przykro mi, że 2 brakowało. Pakowałam te pudełka w domu, a kot ciągle odwracał moją uwagę. Ojej, muszę przynieść więcej towaru, ale nie mogę stąd odejść. Zaraz, popilnowałbyś mi stoiska? Wiem już, że jesteś bardzo uczciwy, a dzisiaj tak prawie nie ma klientów. Musisz tylko popilnować czekoladek. Bardzo ci dziękuję. Tajemniczy rąb. Czy George umiałby ustawić rąb? To nie mogło być trudne. Dlaczego inne kształty się trzymały? Może łączyły się kształtami, nie kolorami. George skupił się na pracy. George nie spodziewał się klientów. Chciałbym kupić czekoladki dla żony. Macie miętowe? To miętowe? A te są jakie? Ta nie wygląda na miętową. Druga niebieska miała to samo nadzienie. Nie była miętowa. A nie masz gdzieś może spisu smaków? George bardzo lubił pracować w ogródku mistrza kuchni.
Ach, potrzebujemy więcej pomidorów, więcej bakłażanów i w ogóle wszystkiego. Nettie, musimy powiększyć nasz warzywnik. Naszkicowałem nowy plan. Nowy szlauch, nowe, świeże podłoże, więcej warzyw. No dobrze, ale gdzie znajdziesz na to miejsce? Ogród był dla George'a wielką atrakcją, bo znajdował się w samym środku miasta. Skarbie, nie potrzebowałbyś aż tylu warzyw w kuchni, gdybyś ich nie zużywał do swoich eksperymentów. Ja muszę eksperymentować. Jak inaczej mam stworzyć przepis na najlepsze hamburgery Giardino na świecie? Te dwa przecież były świetne. Tak, to prawda, ale tylko świetne, nie najlepsze na świecie. Piknik w remizie zaczyna się za godzinę. Stworzysz nowy przepis w jedną godzinę? Oczywiście. Albo nie jestem mistrz spaghetti. No, to czego by tu jeszcze dodać? Cebulki? Czosnku? Cebulki. Nie. Czosnku. Cebulki? Dobra, niech ci będzie. Squisito. O, Giorgio, dzięki tobie znalazłem idealne proporcje. W tym notesie są moje przepisy. Zapisuję, jak powstaje każde danie, żeby potem móc je robić tak samo za każdym razem. Zadowolony z przepisu, mistrz spaghetti przygotował pierwszego hamburgera. Zaraz, zapomniałem dodać pieprzu. Gdzie jest mój młynek? Nettie, gotowe! Powiedzcie, czy wam smakuje? Tylko szczerze. Wszystkie składniki moich hamburgerów Giardino pochodzą z naszego warzywnika, Giorgio. Dalej śmiało! Si, doskonały hamburger! Chyba nie wydajecie tych odgłosów i mlaśnięć z uprzejmości, prawda? Jestem twoją żoną, a to jest małpka. Zawsze będziemy z tobą szczerzy. Mistrz spaghetti szybko zrobił hamburgery na strażacki piknik. Zanieś je na tył mojej ciężarówki, a ja pójdę się zająć grillem. George zostawił pudełko w ciężarówce, która stała pod restauracją. Nie wiedział, że obok stała druga ciężarówka. Cześć! Hej! Widziałeś tę małą małpkę? Małpki są takie sympatyczne. Och, Nettie. Jeśli strażakom nie posmakują moje hamburgery Giardino, nigdy więcej nie wejdę do kuchni. Nawet gdyby tak było, masz notes pełen innych świetnych przepisów. No i co z tego? Jeżeli coś pójdzie nie tak, zdejmę moją czapkę kucharską na zawsze. Dajże spokój, to świetne hamburgery. George nie mógł powiedzieć kucharzowi prawdy. A może wcale nie musiał. Jeśli w tym notesie jest przepis na hamburgery, George może się nim posłużyć i zrobić nowe hamburgery dla strażaków. Składniki pochodziły z ogrodu. Wszystko, co na rysunkach, było w ogrodzie. George znalazł właściwy przepis. George rzadko widywał pana w żółtym kapeluszu w takim stanie. Zwykle był spokojny, opanowany i nosił żółty kapelusz. O, już idzie. Dzień dobry.
Dzień dobry, zapraszam. Pański garnitur. Ach, słowo daję, że warto było na niego zaczekać 3 długie dni. Jednak wolę go nieść sam. Jak to, nie włoży go pan? Nie, włożę go dopiero dzisiaj wieczorem, na uroczyste otwarcie nowego planetarium. Dzięki. Lepiej chodźmy do domu, póki mój kapelusz jest jeszcze czysty. Rety, co za maraton? No dobrze, George. Kiedy wrócę, pójdziemy prosto do planetarium, więc się wykąp. Będą nam robić zdjęcia. Chcę, żebyś był czyściutki i puchaty. George szedł się wykąpać, jak mu kazano. Kapelusz był bardzo ładny. Jak tu go nie przymierzyć? George chciał się pokazać gołębiowi. To tylko sekunda. Kapelusz leciał w stronę parku, lecz nagle zniknął. Z powrotem na wieszaku i wciąż był jak nowy. Prawie. George usunął gałązkę z taką precyzją, jakby był chirurgiem przeprowadzającym operację. Dobrze, została tylko ta wystająca nitka. Drobnostka. Może gdyby pociągnął mocniej. Może trzeba ją odciąć. George zapomniał, że poprzednio użył nożyczek do przecięcia kanapki z dżemem truskawkowym. To tylko mała plamka. Na pewno da się usunąć. Ta szczotka służyła do czyszczenia kuchenki na wysoki połysk. Kuchenka jest brudniejsza niż kapelusz. Trochę za mocno szorował. Kwintowa poprosiła o pomoc w organizacji urodzinowej imprezy niespodzianki dla pana Kwinta. George był niemal gotowy. Jego okrzyk 100 lat brzmiał już prawie idealnie. Ale wciąż mogło być lepiej, więc ćwiczył dalej.
Robiła już pani dla męża imprezy niespodzianki? To jedyny sposób na imprezę dla niego. Ze względu na dużą rodzinę? No właśnie. Wygląda młódki pana Kwinta. Nie widać jej. Nie ma co na razie wyglądać. Jeszcze ze 2 godziny go nie będzie. Ojej! George, ja dziś nie obchodzę urodzin. Zaczekaj na pana Kwinta. Widzę, że wrócił wcześniej. O, co teraz będzie? Niech pan go weźmie do siebie i zabawi jakoś aż do przyjęcia. Nie teraz, George. Jak się miewacie, moi drodzy? O, widzę, że łódka przecieka. Pechowy dzień, co? Ech, nie jest tak źle. Widziałem kawałek rzeki, którego dotąd nie znałem. Dno. Pójdę zmienić mokre skarpetki. To znaczy... Zapraszam do nas. Chciałbym zbudować małą sadzawkę i potrzebuję rady na temat ryb. No dobrze. Tylko się szybko przebiorę i... Proszę, to twoje. Idź do nich. Niech będzie. No to już pójdę. Żaden Kwint nie oprze się tym ciasteczkom. Mogą ci się przydać. No to do zobaczenia. Pan w żółtym kapeluszu i George zasypali pana Kwinta mnóstwem pytań. W takim dużym zbiorniku może pan hodować niemal każdą rybę. George chciał już zapytać, ile wielorybów się zmieści, kiedy nadjechał brat pana Kwinta, Flint Kwint. Dzień dobry. George, to jest brat pana Kwinta, zawiadowca stacji. Cześć, Flint. Wszystkiego najlepszego. Cześć, Flint. Wszystkiego najlepszego. Oni urodzili się tego samego dnia, więc Flint też nie może dowiedzieć się o imprezie, jasne? Kwintowie byli bliźniakami. Dwie osoby, którym można życzyć 100 lat. Piękny dzień. Słyszałem, że potrzebujesz pomocy, więc przyjechałem. Tym razem chodzi o ryby, a nie o pociągi, więc możesz podnieść kotwicę. Spotkamy się potem w domu. Niech pan nie odchodzi, bo wokół naszej nowej sadzawki będzie jeździła kolejka. Zaraz wrócę. Halo? Tutaj Kwintowa. Nieszczęście. Cukiernikowi zepsuł się samochód i nie mogą mi dostarczyć tortu. Spokojnie. Ja tam zaraz podjadę. O, dziękuję. To jest cukiernia pana Piscato przy placu Franklina. Twoja kolejka nad sadzawką tylko wypłoszy ryby. W takim razie zostaje tunel. Panowie, muszę jechać do miasta. Zajmiecie się George'em? Jasne. Omówimy w tym czasie szczegóły konstrukcji. George, tylko dopilnuj, żeby się stąd nie ruszyli i nie zepsuli niespodzianki. George wiedział, że to nic trudnego, bo bracia będą się ze sobą kłócić godzinami. No to mamy już wszystko omówione. Będzie sadzawka i kolejka. A teraz zabierzemy cię do siebie i narysujemy plany. George musiał zatrzymać Kwintów w ogrodzie, inaczej nic z niespodzianki. Kruche rybki, mniam, mniam, mniam. Tylko dwie rzeczy mogły skłonić George'a do kąpieli. Piana i rechotek. Najlepsza plastikowa żaba na świecie, która w dodatku umiała robić bąbelki. Bez nich kąpiel nie byłaby kąpielą. Aha!
Ciekawy jestem, do czego jest ten pilot. O, George! Znalazłem twoją łódkę. W zamrażalniku. Gdybyś trochę bardziej pilnował swoich zabawek, nie gubiłbyś ich bez przerwy. Chcesz iść ze mną do parku? Cieszysz się, że łódka się znalazła? George? Fryga też chciała się bawić w błocie. Słuchaj, George, a może pójdziemy do domu coś przegryźć? Tylko wytrzyj się najpierw trochę, bo jesteś brudny. Widzę, że to będzie trwało cały dzień. Chodź, umyjesz się w domu. No dobrze, George. Kanapki... gotowe? Zanim siądziesz do stołu, musisz się umyć. Idź do łazienki, a ja zaczekam. Tylko dwie rzeczy mogły skłonić George'a do kąpieli. Piana i... Żaba rechotek. George nie mógł go znaleźć. George! George, czemu to tyle trwa? Później tutaj posprzątasz. Najpierw umyjesz się sam i wreszcie zjemy lunch. No, wskakuj. Rozumiem. Chcesz, żeby cię wrzucić do wody z pluskiem, tak? Dobra. No to już płyń po oceanach. Nie łaskocz mnie. Tak, ja wiem, że już dzisiaj się kąpałeś, ale jesteś cały w błocie. George, a widziałeś tę pianę? Patrz. Nie było mowy o kąpieli bez rechotka. Gdzie on się podział? George! George nie chciał się przyznać, że znowu zgubił zabawkę. Na pewno zaraz ją znajdzie. George! Jednym z wielkich plusów mieszkania na wsi jest świeży nabiał. Dzień dobry panu. Dla George'a jednym z wielkich plusów świeżego nabiału były krowy. Leslie cię chyba lubi. Szczęśliwe krowy dają więcej mleka, więc proszę, zostań jak długo chcesz. Podoba ci się ten pomysł? Dobra, pamiętaj, bądź grzeczną małpką. George'owi podobały się krowy.
Nie znał nikogo innego, kto byłby tak duży, przyjazny i dawał mleko. Wyglądało na to, że skoczek wszędzie chowa jedzenie. Polne kwiaty. Tyle kolorów George widział wcześniej tylko w pudełku z kredkami. Kwiaty pachniały ładniej od kredek. George chciał się podzielić odkryciem. Każdy przecież lubi zapach ładnych kwiatów. George próbował jej powiedzieć, żeby była grzeczną krówką. Ale Leslie nie rozumiała małpiego. Więc George spróbował mówić po krowiemu. Nadchodziło więcej krów. Może na całym tym polu rosły kiedyś piękne kwiaty, ale zjadły je krowy. George musiał coś zrobić, by krowy nie urządziły sobie stołówki w kwiatach. Niestety, krowy nie rozumieją strzałek. Próbował odwrócić ich uwagę, żonglując jabłkami. Ale krowy zjadły jabłka. George pożyczył starego stracha na wróble i zrobił z niego strasznego stracha na krowy. Dzień dobry, George. Chcę jeszcze pospać 5 minutek, dobrze? Zgadza się! Ta oto kolejka górska będzie was wiozła i podrzucała z prędkością 70 km na godzinę! Zajrzyjcie na wesołą wyspę! Nasz Turbo Python 3000 już na was czeka! To rozkaz kapitana! Nie wątpię, że to jest fascynująca zabawa. Ale ja mam dzisiaj wiele spraw do załatwienia i nie mogę tam iść. Tak jak mówiłem, ubiorę się i ruszamy na wesołą wyspę jeździć Turbo Pythonem 3000. Tylko nie zjedz ich wszystkich naraz, dobrze, George? Cześć, Steve. Betsy? Cześć. Jak się masz, George? Hej, jeździliście już Turbo Pythonem 3000? My na nim byliśmy 9 razy, to rekord. No i co? Warto? Steve się darł za każdym razem. Będziemy jeździć dalej. Idziecie? Każdy chciał się przejechać Turbo Pythonem 3000. Poza panem w żółtym kapeluszu, który bał się kolejek górskich i wciąż pamiętał swoją pierwszą i zarazem ostatnią przejażdżkę.
Był wtedy jeszcze chłopcem w żółtym kapeluszu. Od tamtej pory kolejki Górskiego rozstrajały. Dzisiaj jestem już dorosły. Nie ma powodu, żeby się bać kolejki Górskiej. Udanej przejażdżki. Chce mi się pić. Chwileczkę. Przykro mi, ale nie możesz wsiąść na turbopytona 3000. Musisz być przynajmniej taki duży. A nie jesteś. Wielka szkoda. To dotyczy też ciebie. Możemy wsiąść bez ciebie? Właśnie. Niestety, mierzymy do czubka głowy, nie do czubka kapelusza. Naprawdę będziesz musiał trochę podrosnąć, przyjacielu. George chciał wiedzieć, ile musi podrosnąć. Kiedy się zmierzył, był tego wzrostu, co postać z planszy, więc chyba już urósł. Nie tak się mierzy wzrost. Szkoda, że nie mam linijki. Zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znak mierzy 5 patyczków lukrecji, a ty mierzysz... Raz, dwa, trzy, cztery patyczki lukrecji. Możesz wrócić, kiedy podrośniesz o 1 patyczek. A na razie korzystaj z innych atrakcji. Nadeszła wiosna. Nie ma nic bardziej inspirującego dla małpki niż wiosna. Serdel lubił porządek, dlatego zawsze miał oko na George'a. No chodź, George. No, chciałbym mieć tyle energii. Serdel od samego patrzenia czuł się zmęczony. Dzień dobry, pani profesor. Witajcie. Co tam masz? Twój ulubiony dinozaur? O, ten ci się podoba. Są takie same. Tak wygląda szkielet twojego dinozaura. No wiesz, i ty też masz szkielet. W twojej ręce twarda część to jest kość, element szkieletu. George zrozumiał, że on też ma czaszkę i zapragnął obejrzeć czaszkę dinozaura z bliska. George! Nie, to niebezpieczne! O,
Jesteś cały? George zawsze chciał się przejechać karetką, ale nie w roli pacjenta. W szpitalu lekarze postanowili obejrzeć jego kość na zdjęciu rentgenowskim. Jest złamanie. Trzeba założyć na nogę gips. Noga szybciej się zagoi, kiedy nie będziesz nią ruszał. Ojej, to chyba George. Serdel wiedział, co to oznacza. Trzeba za wszelką cenę bronić porządku w holu. O, mój biedaku. Wszystko w porządku? Tak, ale przez parę tygodni nie będzie mógł się ruszać. Żadnych skoków? Ani krzyków? Serdel nie był pewny, czy się nie pomylił. O, witaj! Masz gościa, George. To naprawdę był George. Nikt inny tak nie pachniał. Dzień dobry. Jest u was Serdel? Tak, w pokoju George'a. Wie pan, Serdelek na nikogo tak nie czeka na dole jak na George'a. To jest przyjaźń. Na pewno chętnie posiedzi z nim, gdy pan będzie w pracy. Ja poradzę sobie bez niego. George, chcesz, żeby Serdel dotrzymał ci towarzystwa? George uważał, że domek na wsi był super. Ale zastanawiał się, jakby to było mieć coś większego. Na przykład zamek. George, zobacz, co mam. Album zdjęć. O, ten chłopiec. To ja. Wiesz co, tak sobie myślę, że dawno już nie byłem na plaży. Chcesz iść? I budować zamki z piasku? Nie wiem, czy uda nam się zbudować takie wielkie zamczysko, ale możemy spróbować. George? Rozumiem, że chcesz się wybrać na plażę. Przez całą drogę George szkicował plany zamku. To będzie piękna budowla. No, to jesteśmy. Ach, to nadmorskie powietrze. George! George nie wiedział, że będzie miał tyle miejsca do dyspozycji. Jego zamek może być naprawdę wielki. George, zaczekaj! No i co? Masz jakiś dobry pomysł? George wiedział, że to nie będzie zwykły zameczek. George mówił, że jego zamek z piasku jest gdzieś tutaj.
Rety! Czy to jest ten zamek z piasku George'a? Hop, hop! Czy jest tam kto? George? To ja! George, to jest największy zamek z piasku, jaki został kiedykolwiek zbudowany przez małpkę. Teraz George wiedział, jak ma wyglądać budowla. Chciał też, żeby to była niespodzianka. O, chcesz zbudować coś takiego? A, chcesz zbudować swój zamek tutaj, a ja mam swój zbudować tam. I obejrzymy je, kiedy już będą gotowe. Dobrze, dobrze, niech będzie. Wiaderko i łopatka na pewno ci się przydadzą. George myślał, że zamki lepi się rękami. Z narzędziami będzie łatwiej. Chętnie dam ci parę porad. O, no dobrze. To ja będę za tamtą wydmą, żebyś nie widział, co buduję. Zamek miał być dużą niespodzianką. Bardzo dużą. George najpierw dokładnie zaznaczył ściany. Potem postanowił, gdzie będą drzwi. Drzwi są ważne w razie pożaru. A teraz najłatwiejsze. Budowa. George stava conducendo un esperimento molto importante. Provare il fattore di rimbalzo dei mobili del salotto. Questa parte del divano suonava in modo diverso. Ma allora non era il divano, sembrava qualcosa di grosso, di molto pesante. E veniva da lassù. Scommetto che hai sentito il nostro nuovo vicino. Si è trasferito qui l'altro giorno. Ma quelli che aveva sentito George non erano passi normali. Ma che stai facendo? Insomma, ti ho detto che il nostro nuovo vicino non può essere nient'altro. Di certo non può esserci un animale selvaggio. L'uomo dal cappello giallo abitava con George, quindi perché il nuovo vicino non poteva vivere con un animale? Ma che animale? Ma certo, il nuovo vicino doveva vivere con un elefante. L'uomo dal cappello giallo non poteva non sentire questi passi. George, ma... Che cosa vuoi dire? Hai forse sognato un elefante? Ecco, basta con i libri sulla natura prima di andare a letto. È evidente che ti ispirano strani sogni.
questo mi sembra molto più adatto. La scimmietta che dorme felice. Bella notte. Questo nuovo rumore non poteva certo essere il passo di un elefante. Doveva essere un elefante che faceva... che faceva cosa? Ragazzi, non ho quasi chiuso occhio stanotte. George non si era mai reso conto di quanti suoni esistessero al mondo. In effetti, non ci aveva mai fatto caso. Quello era il balcone dell'appartamento del piano di sopra, dove abitava il nuovo vicino con il suo elefante. Piątkowe popołudnie. Świetna pora na wycieczkę. Ale niektóre rzeczy trzeba zabrać do punktu zbiórki odpadów. Przydałaby ci się pomocna dłoń. No, albo pomocna stopa. Idziesz pewnie dokładnie tam, gdzie ja. Muszę odebrać przesyłkę dla Betsy. Zbiórka odpadów jest obok. Włóż to wszystko do wózka Betsy. Podwiozę cię. Wiele lżej będzie mi się pchało w dół. George! Jesteś cały? Kółko! Złapię je! Jej, ale się potoczyło. Pewnie można by je potoczyć stąd na drugą stronę parku, gdyby się dobrze postarać. A nawet pobić jakiś rekord w toczeniu kółka. Zaraz! A może... pobijemy rekord! Ha! Ale się toczy! Znikło! Szybko! Gońmy je! Ha ha!
kozłem! Ha! Gdzie ono jest? Ojejku! Za chwilę zamknął punkt z przesyłkami! Szybko! Później znajdziemy koło. Kop! Nie idzie tak źle, tylko obciążenie. Kop! Musi być z tyłu, no a ty kop! Musisz kopać to drugie koło. I za chwilę... O, już jesteśmy! Ale szybko! To koniec problemów! Ach, no to mamy problem. No pewnie, George. Oddamy twoje rzeczy w punkcie odbioru, to w wózku będzie miejsce. George uwielbiał bawić się zimowymi ozdobami mistrza spaghetti. Ale gdy zima mijała... Jest już wiosna, Giorgio. Pora to pozdejmować. Wiosna to marna wymówka na ściąganie czegoś tak zabawnego. Ale można zrobić nowe, wiosenne ozdoby. A najbardziej wiosenne są świeże owoce. George uznał, że jego wiosenna ozdoba jest bardzo dobra. Czy o czymś zapomniał? Równowaga! Tego ci trzeba! O, taka! Do następnego pokazu idealnej równowagi potrzebujemy jednego ochotnika. Poczekaj z tym do pokazu. Chodzi o to, że ci pomożemy. Tada! George zastanawiał się, kim są ci niezwykli równoważnicy owoców. Cukini! Spaghetti! Giorgio, to moi przyjaciele. Sławni cukini. Chcemy zamówić jedzenie na naszą próbę. Dziś mamy spektakl. Molto bene. Zamówienie przywiozę wam osobiście. Dzięki! Ciao! Jeszcze rano George nie miał o nich pojęcia. A teraz najbardziej chciał być jednym z niebywałych cukinich. Kotka Gnocchi nie rozumiała, o co tyle hałasu z utrzymywaniem równowagi. Ale George musiał zobaczyć, jak to robią cukini. Chciałbyś zanieść to akrobatom w moim imieniu? Aha, a może chciałbyś ich zobaczyć, bo sam chciałbyś zostać jednym z nich? O tak, wiem. Widzisz, Giorgio, ja też marzę o byciu niesamowitym cukini. Realizuj marzenia, Giorgio. Tylko szybko, pizza stygnie. Steve, no proszę, pomóż mi trochę. Oj, przestań, Betsy. Jesteś za mała, żeby przeważyć dużego brata.
O, cześć, George! O, co ty tam niesiesz? Ładnie pachnie. Ej, co się stało? Przysunąłeś się i teraz mnie już nie przeważasz. Dzięki, George! Bardzo ważne. To ono daje nam siłę do wykonywania naszych niebywałych numerów. On chyba chce do nas dołączyć. Tyle świeżego śniegu, który aż się prosił, żeby się nim bawić, ale był za głęboki. Cześć, George. Pewnie miastowy nigdy wcześniej nie widział nart biegowych, co? Świetnie się na nich przemieszcza po głębokim śniegu. Mogę ci oddać swoje stare biegówki. Pojeździłbyś ze mną? Było świetnie. George wyglądał na nartach jak małpka na nartach. Poradzisz sobie z tym wzgórzem? Na nartach George mógł wejść wszędzie, gdzie był śnieg. Tak mu się zdawało. Na stromy stok nie możesz wchodzić na wprost, George. Wchodzisz za kosami. Gdy staniesz, ustaw narty pod kątem. To nie zsuniesz się z powrotem. Bardzo dobrze. Świetnie, George! O to właśnie chodzi! Z góry rozciągał się wspaniały widok. George widział domy i gospodarstwa. Tam był jego dom. Wtedy pomyślał, że lepiej wrócić do domu. Pan robił ostatnie kakao. A nikt nie może się oprzeć pociągającej mocy kakao. Nawet pan w żółtym kapeluszu. Ciekawe, co to za dźwięk. Rozejrzę się szybko po okolicy. Zaczekaj! Nie wyglądało to dobrze. Coraz bardziej oddalał się od domu. Co wydawało ten dźwięk? Teraz jadę do domu. Baw się dobrze. Przynajmniej stąd jechało się w dół. George pomyślał, że zaraz będzie w domu. Na pewno da się złapać tę nartę.
Lepiej mieć jedną nartę niż żadnej. To było świetne! To był jeden z tych cudownych wiejskich poranków i George spałby do południa, gdyby nie obudził go pewien dziwny dźwięk. W taki wietrzny dzień okna domku na wsi wygrywały prawdziwe melodie. Wiatr był nadzwyczaj muzykalny, a do tego przyjemnie muskał twarz. I ładnie pachniał. W domu znajdowało się wiele rzeczy, które można było wyrzucić na wiatr, jak na przykład zimowe skarpety czy rysunki ptaków. Szczęśliwa cegła. A na dole były jeszcze inne rzeczy. Szukasz czegoś konkretnego? Tak, masz rację. Dzisiaj można bawić się na wietrze. George, jeśli przyszło ci do głowy sprawdzić, czy żółty kapelusz lata, to przypominam, nikt nie ma prawa dotykać żółtego kapelusza. Dobrej zabawy. Nie narób bałaganu i nie odleć z wiatrem. George nie wiedział, od czego zacząć. Ale wiatr zdecydował za niego. Wiewiórka skoczek mogłaby spędzać całe dnie skacząc po drzewach. Jednak w porze obiadowej trzeba czasem zejść na ziemię. George, świetna pogoda na puszczanie latawców. Ostrożnie, bo stracę kontrolę. Puszczanie latawców wymaga wyczucia. To jest leniwa Susan. Dziś rano George nawet nie wiedział, co to jest latawiec. Ale teraz niczego nie pragnął bardziej niż puszczać latawce. Niestety, nie mogę go powierzyć komuś, kto dopiero co przyjechał z miasta. To wcale nie takie proste, jak się wydaje. 3 lata uczyłem się skali Beauforta. Ja nigdy się nie mylę. Rety, jak ja go teraz ściągnę? Ale super! Naprawdę umiesz łazić po drzewach! Cały i zdrowy. Dziękuję, George. A w nagrodę pozwolę ci się pobawić. Dzień był wprost idealny, żeby siedzieć na balkonie, rysować ptaki, jeść winogrona i popijać sokiem. George widział wiele ptaków,
ale żaden nie nosił obrączki. Ptak widział wiele zwierząt, ale żadne nie robiło tego. Postanowił zostać, póki nie odkryje, jakim zwierzakiem jest George. Nie huśtaj się na krześle. Życie artysty bywa czasem trudne. George, bardzo ładny rysunek. A, obrączka. Oznacza, że to gołąb pocztowy. To taki gołąb, który zawsze wraca do gołębnika. Zaczekaj. Może i do nas wrócił, ale to nie jest jego dom. Gołębie pocztowe mają swoje domy. O, nasza pizza. Umyj ręce. Balkon ciągle otwarty? Nie chcę ganiać gołębia po mieszkaniu. A ty umyłeś ręce? Tylko mydłem. W maśle, które mi wczoraj podałeś, była trawa. George? O, już mnie nie ma. Gdzie ja zostawiłem nóż do pizzy? O! Tak też myślałem, że tu jest. Dobra, ty otwórz balkon, a ja go złapię. On musi wrócić do domu. To nie jest dobre miejsce dla gołębi. No cóż, może i nie. Ale George sprawi, żeby to było dobre miejsce dla gołębi. Trzeba zbadać sprawę. Gołąb dokonał wyboru. George jest bardzo grzeczną małpką, kiedy śpi. Ale żadna małpka nie chce spać w sobotę. Miło jest zjeść coś przepysznego. Wiesz, co bym dzisiaj sobie przekąsił? Racuchy! Zaczekaj! Najpierw muszę się ubrać. Nie mogę tak wyjść. No dobrze, już idę.
Nie wiesz, co to niecierpliwość, o ile nie jesteś małpką czekającą na racuchy. A co byś powiedział na jajecznicę? Wiesz co, policz jajka i zapisz na kartce, ile ich jest. Gotowy? No, to ile mamy jajek? Nie ma ani jednego? Dlaczego nie napiszesz zero? Nie umiesz tego zrobić. A ja myślałem, że wszystkiego cię nauczyłem. Tymczasem zapomniałem o zerze. George, mała lekcja przed wyjściem. Widzisz? Zero oznacza nie ma jajek. Ani jednego. Ale zero z innymi liczbami nabiera znaczenia. Zero obok jedynki oznacza 10. Dopisz drugie zero i masz 100. To jest 1000. 10 000. Widzę, że zrozumiałeś. Dzień dobry. Ja wejdę tu i kupię jajka, a ty idź po racuchy. Jeden tuzin racuchów, proszę. Widzimy się w domu. I bądź grzeczną małpką. Ktoś, kto idzie po racuchy, nie ma czasu na zabawy. Psy tego nie rozumieją. George był okropnie głodny, ale na zamówieniu widniała tylko liczba 1. Wtedy przypomniał sobie, co pan w żółtym kapeluszu mówił o zerze. George, Fryga, miło was widzieć. O, czy to jest zamówienie od pana w żółtym kapeluszu? 100 tuzinów racuchów? Dziś mamy wspaniały dzień. Ktoś wreszcie robi wielką imprezę racuchową. George zrozumiał, jak wiele może zero. Ale jak to wytłumaczyć psu? No dobrze, gdzie to ja miałam tę kartkę papieru? Widzę, że nie doczytałam. On prosi o 1000 tuzinów racuchów. Ależ to jest największe zamówienie w dziejach cukiernictwa. Trzeba będzie dzwonić po posiłki do okolicznych miast. To był doskonały dzień na pływanie. Wszyscy, którzy mieli łodzie, a nawet ci, którzy ich nie mieli, pływali po rzece. George nigdy wcześniej nie widział aż tylu różnych łodzi. Nagle zobaczył łódź niepodobną do niczego, z czym wcześniej się spotkał. Łódź z samochodami. To jest prom. Zabiera ludzi i ich samochody. George uwielbiał samochody. Ale samochody i łodzie razem to jak połączenie szarlotki z lodami. Ahoj! Zaczynamy doroczny pokaz modeli łodzi. Wielkie nagrody dla małych łódek. George! Tu jestem! Podoba ci się, George? Żeglarze kochają swoje łodzie.
Taki miastowy jak ty pewnie tego nie rozumie. No! Sam ją zbudowałeś? Jasne. No, to naprawdę robi wrażenie. Prawda, George? O, dzięki. Ale popatrz lepiej na statek wielorybniczy pana Quinta. Mój się nie umywa. Wciągać sieci, chłopcy! Tak jest, kapitanie! A tam dalej jest arka pani Renkins. No i zobacz, jakie tam są jeszcze modele. Konkurencja jest w tym roku bardzo mocna. Nie masz się czego przy nich wstydzić, Bill. Twoja łódź naprawdę świetnie wygląda. Powodzenia. No jasne, że możesz zostać z Billem. Postawię ci tu obok parasol. No, to ja idę na trybuny, zajmę sobie dobre miejsce i będę oglądał konkurs. Bardzo chciałbym dziś wygrać, George. Żeby oszczędzić na ten zestaw, przez 9 tygodni rozwoziłem gazety. O! Przecież muszę rozwieźć gazety! Czy mogę cię prosić, żebyś jej przypilnował przez chwilę? Do zobaczenia! George wiedział, że pilnowanie to poważna sprawa. Wokół było wiele ładnych łodzi, ale nikt nie zbudował najwspanialszej łodzi. Promu. Może George zbuduje prom? George od dawna marzył o dowodzeniu promem. Odkąd pierwszy raz zobaczył prom, czyli od rana. Na szczęście łodzi Billa nic się nie stało. Może George źle ją położył na wodzie. Hej, George, jak idzie? Zaraz wrócę, tylko porozwożę resztę gazet. Dzięki, że tak pilnujesz mi łodzi. George nie rozumiał, co się stało z łodzią. Wyglądała świetnie. Ale wiedział jedno. Nie! Tej łodzi Bill nie mógł wystawić do konkursu. George musiał zbudować mu nową. I to zaraz. Ale niestety, George nie miał pojęcia jak. Znam to pukanie. Wchodźcie, chłopaki. Jej, a to co? Moje hobby. Złożone mechanizmy mnie odprężają. O! Widziałeś już kiedyś taki wspaniały zegar, George? A teraz zobaczcie, co się z nim dzieje co godzinę. No i co wy na to? Robi wrażenie. Cieszę się, że ci się podoba. O, chodźmy już. Za chwilę zacznie się wykład o rakietach. Chcesz iść z nami, George?
Wolisz tu zostać i oglądać zegar? No, jeśli pani profesor się zgadza, zgadzam się i ja. Żeby znów zobaczyć grające ludziki, przesuń wskazówkę minutową na 12. Baw się dobrze. Jak długo buduje pani taki zegar? Jakieś 3 lata. A, coś sobie przypomniałem. Zaraz przyjdę. George, bądź grzeczną małpką. No właśnie. George chciał zobaczyć grające ludziki. To był chyba kolega George'a Kompas. Był niemal jak inne gołębie. Niemal, bo gdy inne gołębie trafiały zawsze na posąg, on niemal trafiał. Tak, to na pewno był kompas. George ucieszył się na widok przyjaciela gołębia. A kompas ucieszył się na widok przyjaciela... No, tego, czym George był. George chciał pokazać kompasowi, jak działa zegar profesor Mądralskiej. Nie mógł naprawić wskazówki minutowej, która sprawia, że ludziki grają. Wiedział, że gdzieś tam są. George przypomniał sobie, jak się otwiera zegar. Z tyłu. Kiedy się coś rozbiera, lepiej zapamiętać, jak to było złożone. To był idealny dzień na spacer i wdychanie zapachów. I to właśnie robił George. Nos prowadził George'a do najlepszych zapachów. Wreszcie doprowadził go do zapachowego raju. Cześć, George! W środku pachnie lepiej, wiesz? George nie mógł uwierzyć, że z tych zwyczajnie pachnących rzeczy mogą powstać wspaniałe wypieki. Zastanawiał się, jakimi czarami posługują się cukiernicy. Nagle dźwięk przebił się przez zapachy. Przyjaciółka George'a, Gnocchi, walczyła właśnie z największym przeciwnikiem, ogromną kokardą na szyi. George nie rozumiał kociego, ale grzecznie słuchał. Gnocchi była zachwycona, że nie musi już słodko wyglądać. George stał się jej kocim bohaterem. George niemal zapomniał, że zajmuje się właśnie wąchaniem. W
Wtedy dobiegły go zapachy z kuchni mistrza Spaghetti'ego. Kuchnia mistrza Spaghetti'ego była dla nosa jak cyrk. Gnocchi, il mio gatto dolce. Zgubiłaś wstążeczkę? No, już spokojnie. Po-po-pa-pa-pa-du. No, ślicznie wyglądasz. Witaj, Giorgio. Co u naszego Capello Giallo Grande? Nie mogę się pobawić. Szykuję wyjątkowy obiad dla słynnej krytyk kulinarnej, Sali Tessio. Po jej dobrej recenzji restauracja jest pełna gości. No i dlatego to ważne, by wszystko wyszło idealnie. Ona ma bardzo subtelny smak. Mówił pan, że będzie świeży chleb. Nie dostałam chleba. Smak ma bardzo subtelny, ale głos to już nie. To twarde coś to spaghetti? W ogóle nie pachniało. George chciał mieć niezłamany kawałek. Widział, jak kucharz wkłada spaghetti do garnka. Słabo pachniało, a wydobywająca się para była gorąca. George musiał uważać. Spaghetti się zmieniło. Może to nie tylko cukiernicy. Może wszystkie kuchnie są czarodziejskie. Ten garnek przemienia twarde rzeczy w miękkie rzeczy. Co jeszcze można by zmiękczyć? Mięciutkie jajko. Byłoby zabawnie. Dobry kandydat do zmiękczenia. Nie włożyłem marynarki. Dzień dobry, paczuszka dla pana. Bardzo panu dziękuję. Kupuję i sprzedaję piłki z autografami. Są bardzo drogie. Ta jest od Freda do Grywki. Dzisiaj spodziewam się wielu przesyłek. Wszystkie są bardzo kosztowne. Rozumiem. Dopilnujemy, żeby do pana dotarły. Zapomnieć o Liberii. Ech, Liberia jest dla portiera równie ważna jak jego drzwi. Co tam, serdelku? Ostrożnie! Tam w środku jest... Olej. Niedobrze. To moja ostatnia czysta koszula. Nikt mnie nie może zobaczyć w takim stanie. Muszę wyskoczyć do pralni. Za chwilę wrócę. Zostajesz na posterunku. Serdel wiedział, co jest najważniejsze. Pilnować George'a. George zauważył Liberię portiera i spodobała mu się. Jeszcze nigdy nikt mu nie salutował i Serdel poczuł się nagle bardzo dumny z siebie. Liberia portiera jest równie ważna jak jego drzwi. Serdel czuł, że musi ściągnąć Liberię z małpy. Ale jednak najpierw obowiązki. Widzę, że masz dziś nowego pomocnika.
To miło, że nie jesteś sam. Proszę powiedzieć, jak szybko może pan usunąć tę plamę? Tę ogromną, tłustą plamę? Tak, chodzi mi dokładnie o tę plamę. O tę wielką plamę z tłuszczu. Nie wiem, musiałbym spróbować. Niech będzie. Niech pan próbuje, ja zaczekam, bo mój pies pilnuje porządku. Serdel starał się ściągnąć Liberię z George'a. To wtedy odkrył, że George ma łaskotki. Przesyłki! Serdel nie chciał, żeby ludzie myśleli, że portierem w jego budynku jest małpa. George postanowił otworzyć najbardziej intrygującą paczkę. Trzeba zrobić porządek. W holu nie może być bałaganu. Serdel chciał powiedzieć George'owi, że to nie jego paczki. Ale George uznał to za zaproszenie do zabawy. Serdel nieraz aportował tenisowe piłeczki. Ale żadna nigdy nie smakowała atramentem. To były cenne piłki, których portier miał strzec jak oka w głowie. Serdel nie umiał przekonać George'a, by nie otwierał cudzych paczek. Ale potrafił grać w obronie. George lubił jezioro Tu się tonie, bo nigdy nie czuł się nad nim sam. Nawet jeśli nie widział innych zwierząt, wiedział, że są. O, George, cześć, pomożesz mi? Jak wiesz, przygotowuję wystawę przyrodniczą dla Towarzystwa Przyrody. I jaszczurka, nad którą prowadziłem badania, gdzieś mi uciekła. O, dziękuję. Jak tam nad jeziorem? Rety, widziałeś te wszystkie zwierzęta? Tylko słyszałeś? Wiesz co? Odgłosy zwierząt nadałyby się na wystawę. Pomożesz mi jeszcze raz? Dobrze. Skieruj mikrofon w stronę, z której dochodzi dźwięk, tak by go słyszeć wyraźnie w słuchawkach. Potem wciśnij czerwony przycisk, by go nagrać. I pamiętaj, im bliżej podejdziesz do zwierzaka, tym będzie głośniej. Ale nie podchodź za blisko. Nic trudnego dla bystrej małpki. Trzeba tylko cierpliwie podążać za źródłem dźwięku i... George znalazł dzięcioła
i zdawało mu się, że słyszy jeszcze jednego. Ale dźwięki czasami bywają mylące. Wieczorem George przeglądał zdjęcia zwierząt, których odgłosy słyszał za dnia. Nagle usłyszał nowy dźwięk w domu. George podążył za dźwiękiem. Był inny, najpierw głośny, potem ucichł i pojawił się znowu, gdzie indziej. Trzeba to było z kimś omówić. 151, 152... Zaraz. O, cześć, George. Możesz zaczekać, aż policzę ćmy? No dobrze, już idę. To tylko wykrywacz dymu, George. Trzeba zmienić baterię. Według George'a to wcale nie był ten sam dźwięk, co wcześniej. A teraz wracam do moich ciem. Znów to samo cykanie. Na pewno nie dochodziło z czujnika. Dźwięk znów stał się wyraźny. George czuł, że jest na tropie. No tak, otwarte okno. Ktokolwiek wydawał dźwięki, pewnie już zdążył uciec. George od rana patrzył na zegar. Nie mógł się doczekać. Dzisiaj odbywała się wystawa psów. Widzę, że jesteś ciekaw wystawy psów. Wystawa psów. George był zachwycony, że zobaczy psy biorące udział w prawdziwej wystawie. A to pewnie profesor Mądralska. Otworzysz drzwi? Profesor Mądralska. O, witaj, George. Jesteś gotowy? Gotowy? Jeszcze nie widziałem, żeby na coś tak czekał. Ja nie mogę iść. Mówiłem ci, że muszę skończyć robotę. Pa. Bawcie się dobrze. No i George? Żebyś mi był grzeczny. No właśnie. I zamknij drzwi. George był bardzo podekscytowany. A potem zaczął się pokaz. Niestety to nie psy brały udział w wystawie. To ludzie pokazywali sobie swoje czworonogi. George okropnie się nudził. No i jak ci się podobało? Wiedziałeś, że jest tyle raz? Chcesz zobaczyć z bliska zwycięzcę? George bardzo się zdziwił. Bo kiedy zobaczył z bliska psy wielkie i małe,
i okropnie kudłate. Uznał, że wystawa psów była super. Widziałeś kiedyś aż tyle różnych psich piękności? O, Rety, widzę, że dobrze się bawiliście. Nie miała pani z nim kłopotów? Był naprawdę grzeczny. Serio? To świetna wiadomość. Do zobaczenia jutro rano. Bardzo dziękuję. Do widzenia. A więc, podobała ci się wystawa psów? George chciał opowiedzieć o wszystkich wspaniałych psach, które widział. Ale pamiętał tylko trzy. Opowiesz mi o nich później. A czy mógłbyś wyskoczyć i wysłać te listy? Masz kanapkę na talerzu. A kiedy skończę, to opowiesz mi o wszystkich psach. George obawiał się, że nie ma nic więcej do powiedzenia. Nie mógł sobie przypomnieć więcej niż trzy rasy. To był idealny dzień na wycieczkę nad jezioro Tusietonie. Bill powiedział, że to dzień jak z obrazka. Wiesz, George, robienie zdjęć przyrody wymaga umiejętności, cierpliwości i wyczucia czasu. Pamiętaj, George, idąc po kłodzie, musisz bardzo uważnie stawiać stopy i mieć świetną równowagę. To kijanki, George. Często się je spotyka w stawach. Pewnie taki miastowy chłopak jak ty nigdy nie widuje dzikich zwierząt, co? Hej! A może weźmiemy kilka do domu i będziemy obserwować, jak rosną? Przy łowieniu kijanek trzeba panować nad siatką i właściwie ustawić słoik. I proszę! Hej! A może byś mi ich przypilnował, co? Czy kijankom smakuje gotowana sałata? To pamiętaj, musisz im się uważnie przyglądać. One robią niesamowite rzeczy, kiedy dorastają. Trzymaj je w tym akwarium i wszystko będzie dobrze. I tak właśnie w ten piękny, słoneczny dzień George stał się dumnym opiekunem akwarium z kijankami. Akwarium kijanek było małe. George pomyślał, że mogłyby rozprostować, no, to, co rozprostowują kijanki. Postanowił wypuścić je na krótki spacer w zatoce i przynieść im obiad. Gdzie mogły być te kijanki? Co on powie Billowi? Cześć, George.
Badanie jeziora jest fascynujące, prawda? O, no właśnie. Co słychać u moich kijanek? Na razie. Pora wracać do miasta, George. George miał nadzieję, że kijankom nic się nie stanie, gdy nie będzie ich już karmił ani pilnował. George! Patrz! Moja gąsienica jest w stadium poczwarki. W mieście to pewnie takich rzeczy nie widujecie, no nie? Hej! Czy moje kijanki zrobiły już coś niebywałego? Minęło wiele tygodni, nim George wrócił nad jezioro. Nadal nie mógł znaleźć kijanek. Musiały być gdzieś w zatoczce. Chyba że... Gdy na wsi padał deszcz, pan w żółtym kapeluszu zawsze mówił to samo. Wspaniała pogoda dla kaczek. A kiedy deszcz ustawał, była wspaniała pogoda dla małpek. Ściskane błoto kwakało jak kaczka. Tak, to było kaczobłoto. Tym razem George nie ściskał błota. Odkrył samokwaczącą błotną kałużę. No tak, to nie kaczobłoto. To prawdziwe kaczki. Kaczuszki! Mówiłem ci, że to wspaniała pogoda dla kaczek. Widzę, że masz tu zajęcie, George. Baw się dobrze. Skoczek zauważył nagle dwie rzeczy. Że przestało padać... I że kudłata kaczka kogoś mu przypomina. Skoczek na ogół odskakiwał od wszystkiego, czego nie znał. Podobnie mała kaczuszka. I może dlatego od razu się zaprzyjaźnili. Cały dzień bawił się koło kałuży. A w nocy śniły mu się kaczki. Zawsze wiedziałem, że powinieneś być kaczką! Miłego lotu! Od wieków ludzie zastanawiają się, jakie sny mają wiewiórki. Następnego ranka George znów pobiegł bawić się z kaczkami przy kałuży.
ale coś się stało. Kałuża była mniejsza, o wiele mniejsza. George? Jej, kałuża się skurczyła. No, kałuże wsiąkają w ziemię. Nie są wieczne. Kaczki lubią miejsca, gdzie jest woda. Gdy wody nie ma, odlatują. Kaczki po prostu takie są. Pójdziesz ze mną do państwa rękinsów, czy wolisz zostać tu z kaczkami? Dobrze. Niedługo wrócę. Kiedy skończy się woda, nie będzie już kaczek. George nie mógł na to nic poradzić. Zawodowy pies portierski jak Serdel lubi uciąć sobie drzemkę, gdy w holu panuje spokój. Ale w budynku, w którym mieszka George, pilnowanie, by małpka nic nie zbroiła, jest zawsze ważniejsze od snu. Dzień dobry. Wychodzicie na spacer? Nie, idę do lekarza na wizytę kontrolną. Punktualnie jak zwykle. Nie przyszedł pan z... George, dzień dobry. Usiądźcie w poczekalni. Za chwilę wezmę was do doktora. George przekonał się, że w poczekalni u lekarza najważniejsza jest cierpliwość. Tajemniczy dźwięk. George ucichł, żeby dobrze słyszeć. Doktor Baker pana prosi. Doskonale. Chodźmy, George. Wreszcie opuścimy tę poczekalnię. W takim hałasie George nie liczył już, że usłyszy tajemniczy dźwięk. Ciągle czekam na doktora na zdrowie. Na pewno niedługo do pani podejdzie. Przepraszam, czy doktor na zdrowie już pana widział? Nie. Gdzie on jest? Powinien zaraz przyjść. Czy pani też czeka na doktora na zdrowie? Powinien za chwilę podejść. Dzień dobry panu. Pamięta pan George'a? O, co za pytanie. Nim go poznałem, nie miałem pojęcia, że aparat rentgenowski mieści się w oknie. Widział pan może gdzieś doktora na zdrowie? Jego pacjenci czekają. Nie. Może w radiologicznym? Teraz bardzo proszę zdjąć koszulę do badania. Już się robi. George chciałby być lekarzem. Doktor Baker był taki mądry. A do tego nosił wspaniały biały fartuch. Dobrze, zaczynajmy. Proszę na wagę. O, powinien pan ograniczyć desery. Nieźle pan przytył. Co? Jadam może jednego pączka miesięcznie. Startuję w maratonach. Nie mogłem aż tyle utyć. A, tyle co poprzednio. Uff. W
ten sposób sprawdza się odruchy, George. Zaczyna mi drętwieć kolano. O, przepraszam. Dostałem małpiego rozumu. Doktorze, na zdrowie! Dobrze, a teraz głęboki wdech. Oj, nie podoba mi się to, co słyszę. A nie, to po prostu George. Jejku! Używałeś kiedyś stetoskopu? Słyszy się przez niego rzeczy, których nie widać. To bicie mojego serca. Pobaw się tym, a my pójdziemy na prześwietlenie. Czasami małpka ma nową rozrywkę, która pochłania ją bardziej niż wszystko na świecie. George'a pochłonęła obserwacja małej pandy na stronie miejskiego ogrodu zoologicznego. A George, długo tu będziesz siedział? Dzisiaj mam sporo pracy, a ty siedzisz przy komputerze od samego... A, więc to pochłania twoją uwagę. Mała panda. Wiesz, że to jest transmisja z naszego zoo? Niedaleko stąd? No, możesz tam iść i obejrzeć ją sobie na żywo. W naturalnym środowisku. Bądź grzeczną małpką! George mógł myśleć tylko o jednym. O małej pandzie. Mała panda. Mała panda. Patrz, mamo! Flamingi! George nie chciał zabłądzić i stracić cennego czasu. Jak wybrać właściwą drogę? Duża, wyraźna mapa. Postanowił kierować się nią w swoich wędrówkach po zoo. George znalazł pandę. Mapa naprawdę się przydała. To było o wiele lepsze niż siedzenie przed komputerem. George mógł się gapić na pandę godzinami. I gapił się. Aż zrozumiał, że maluch nie może znaleźć liści do jedzenia. Jest tu kto? No to zamykam.
Czas szybko leci, kiedy się patrzy na pandę. George postanowił wyjść, zanim zamkną zoo. George lubił odwiedzać profesor Mądralską, która robiła tyle ciekawych rzeczy. Tym razem pracowała przy starcie rakiety. A pan w żółtym kapeluszu miał lecieć w kosmos. Jest pan gotów polecieć w kosmos jako pierwszy zwyczajny obywatel? Oczywiście! Tam jest miejsce tylko dla jednej osoby, ale mam tu dla ciebie krzesełko, żebyś mógł się przyglądać. To jest dr Alvin Einstein i profesor Antoni Pizza. Chorety, czy jest pan krewnym słynnego? Nie, nie jestem. Ja też nie. W naszej stacji kosmicznej skończyły się zapasy. Został orzeszek. Był pod poduszką fotela. Ten pan w żółtym kapeluszu dzisiaj przywiezie wam zaopatrzenie. Czy to oznacza, że możemy zjeść nasz skarb? Tak, możecie go zjeść spokojnie. Tak więc, to jest rakieta zaprojektowana przez profesor Mądralską. O. Pańskie zadanie polega na tym, by zrzucić im prowiant we właściwym momencie. Później połączy się on automatycznie ze stacją kosmiczną. Może pan to zrobić? Oczywiście. Profesor Pizza i ja wnosimy dodatkowy ładunek, który dostarczy pan z żywnością. George był bardzo ciekaw, co to za ładunek. George, nie ruszaj. To specjalistyczny, bardzo drogi... Szopracz? Zamieszka z kosmonautami, a my będziemy badać jego życie w kosmosie. George mógł zajrzeć do wszystkich pojemników, poza jednym. Co tam mogło być? Pokażmy im teraz najważniejsze. To przyciski do zrzucenia ładunku. Trzeba wcisnąć jednocześnie te dwa przyciski na każdej tablicy. Na czterech tablicach naraz? Tak, wtedy, kiedy rakieta minie stację kosmiczną. Nie dam rady. Niestety mam tylko dwie ręce. A, cztery tablice to był pomysł Toniego. Szopracz to mój pomysł, a cztery tablice twój. Znowu się zaczyna. Mam twoje maile. Dobrze pamiętam, kiedy to wymyśliłeś. Trzeba będzie zawiesić misję. Albo znaleźć kosmonautę o czterech rękach. Patrzcie! Ciepły dzień na wsi. Najlepszy na zabawę łódką. Łódką zabawką. Nawet kapitan łódki zabawki może trafić na rwące wody w spokojnym strumyku.
dobry kapitan nie płacze, tylko naprawia. Lub prosi o pomoc. Naprawię ją dla ciebie na jutro z samego rana, kapitanie. Nazajutrz, gdy tylko pani Renkins otworzyła drzwi... W samą porę! Proszę bardzo, możesz na nowo żeglować. George ruszył na swoje ulubione miejsce przy strumyku. Teraz miał łódkę, ale nie miał wody. Ze strumyka została stróżka. Gdzie się podziała cała reszta? George nie znalazł strumienia, tylko dziwną ścianę. Tutaj była cała woda. Zgromadziła się za tą ścianą. Cześć, George. Szukasz tu rodziny bobrów? To one zbudowały tamę, żeby utworzyć zbiornik. W mieście pewnie nigdy nie widziałeś bobra. Tak, to właśnie one pracują w lesie. Robiłem im zdjęcia. Tylko nie podchodź za blisko, bo się zdenerwują. Na razie, George! Więc to były bobry. George chciał im powiedzieć, że gałęzie odpływają. Chyba podszedł za blisko. Przyglądać się nie było można. Zostało puszczanie łódki. Nie chcą mieć George'a przy zbiorniku? To George zrobi sobie własny. Wystarczy tylko wznieść tamę. Musi być prostszy sposób na zdobycie drewna. Deski pani Renkins. Już ci się znudziło puszczanie łódki? O, chcesz sobie wziąć moje deski? Śmiało, a Leslie ci pomoże zabrać je na miejsce. Teraz George miał drewno. Co jeszcze się przyda, żeby zatrzymać wodę? Miasto zalewała fala gorąca. Panował straszny upał. Ale jednemu mieszczuchowi wcale nie było za gorąco. George wyjechał na wieś. Tam było o wiele chłodniej. To miał być skok na bombę? Ja ci pokażę skok na bombę! George uwielbiał wieś. Było tam wiele świetnych rzeczy, których nie ma w mieście. Można było usłyszeć głosy żab, poczuć powiew spod skrzydeł kolibra latającego wokół kwiatów. Nocą oglądało się rozgwieżdżone niebo. Co robisz, George? Patrzysz w gwiazdy? Nikt dokładnie nie wie, ile na niebie jest gwiazd. Nawet naukowcy. Wtedy George pomyślał, że może ktoś powinien to sprawdzić. Naukowcy na pewno byliby bardzo wdzięczni.
George postanowił, że zostanie małpą, która policzyła wszystkie gwiazdy. Najważniejsza zasada. Trzeba zapisywać, ile gwiazd się policzyło. George zaznaczał każdą w swoim notesie. Dwie najważniejsze zasady. Odróżniać gwiazdy od świetlików i zapisywać, ile gwiazd się policzyło. Trzecia zasada. Poprzednie zasady są nieważne, gdy się zaśnie. Bo kiedy wrócimy następnego wieczoru, trudno stwierdzić, które gwiazdy były już liczone. Wczorajsze liczenie się nie liczy. Trzeba zacząć wszystko od nowa. Wyjście jest jedno. Liczyć szybko, żeby zdążyć przed zaśnięciem. O tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 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 Ale George nie był dość szybki. Dzień dobry! O, cześć, Bill. George do późna liczył gwiazdy. Szkoda, że nie da ich się policzyć teraz. A one tam są, wiesz? Ale ich nie widzimy, bo słońce bardzo jasno świeci. George nie był tego taki pewien. Zastanawiał się, co naprawdę dzieje się z gwiazdami w dzień. Może śpią? A może są zdmuchnięte, jak świeczki? A może jest taki jeden lesio, który je gasi? Tak czy inaczej, nie da się liczyć czegoś, czego nie ma. George nie rezygnował. Na pewno istniał sposób pozwalający policzyć gwiazdy, a potem iść spać. George musiał go poznać. Wielka odwrócona czapka. Może być punktem odniesienia. George policzy wszystkie gwiazdy pod nią, potem przeniesie się na drugą stronę. Miał już system. O, na dziś już skończyłeś, George. Zdaniem Serdela, w słoneczny dzień najlepiej być jamnikiem. To o wiele godniejsze niż być spoconym i zmęczonym człowiekiem. Już pan wrócił z maratonu? Zdobył pan puchar? 17. miejsce? Moje gratulacje! Spokojnie. Wciśnij ten przycisk. Może stać tu, obok nagrody za wielki sprint. Dzięki pucharom nie zapomina się swoich dokonań, bo trzeba je czyścić. To akurat dostałem za zdobycie i opisanie góry żółtego kapelusza. Będziesz kiedyś zdobywał puchary. Puchar to taka nagroda za jakieś osiągnięcie. Na przykład za to, że jesteś świetną małpką?
George uznał, że nie ma na to wielkich szans. Ale może za coś innego. Kiedyś. O, cześć, Giorgio. Giorgio, słuchaj, dzisiaj jestem sam w kuchni, więc... mógłbyś... Gotowe. Dziękuję bardzo. Grazie. Mój nowy deser. Lodowa gnocchi. Dla ciebie, Giorgio. Niech to będzie nagroda dla pomocnej małpki w podzięce za wytrwałą pracę. Ta porcja lodów była pierwszym pucharem Giorgia. Puchar to nagroda za jakieś osiągnięcie. Zrobić. To nieładnie roztapiać nagrodę dla pomocnej małpki. Giorgio, coś ty zrobił. Zostawiłeś lodową gnocchi na słońcu? No, może mi się to nawet jeszcze do czegoś przyda. Tym razem nie stawiaj jej na słońcu, bo ci się roztopi. Teraz George wiedział, że musi chronić swój puchar przed słońcem. Poczęstowałbyś mnie odrobinką swoich lodów? W takich chwilach George rozumiał, że jest genialny.